apelu o podpisywanie petycji. Tutaj jeszcze można się podpisywać. Jeszcze jest miejsce na podpisy, chociaż jest nas mnóstwo. Nie mówmy, że jest nas garstka, bo jest nas mnóstwo. W mediach wielkoformatowych nie było głośno o tym proteście. To dzięki internetowi się tu zebraliśmy. I wiele takich spraw, wiele takich protestów odbywa się w całej Polsce, nie tylko tutaj. I ludzie przychodzą na nie, chociaż w mediach mainstreamowych tak zwanych, w telewizjach, o tym się specjalnie nie mówi. Dopiero jak ludzie przyjdą, to media zaczynają o tym mówić. Dopiero zaczynają nas zauważać. I popatrzmy też na wczorajszy dzień, czarny dzień polskiego parlamentaryzmu. Tylko posłowie Kukiz 15 i nieliczni niezależni zachowali się właściwie. Głosowali za polską racją stanu, za tym, żeby nie anulować tego przepisu w ustawie o IPN-ie, który mówił o karaniu nawet do 3 lat więzienia za obarczanie Polskę odpowiedzialnością za zbrodnie Rzeszy Niemieckiej. Wyobraźcie sobie, że prawie cały Sejm był za tym, żeby na żądanie Stanów Zjednoczonych i Izraela wykreślić ten przepis, ten korzystny dla Polski przepis, że będzie to karane, jeżeli ktoś pomawia nas o zbrodnie, których Polska nie popełniła. I jakie były relacje w telewizji, w TVP? Jesteście tutaj? Jesteście tutaj? Z wiadomości? Kłamcy! Kłamcy! Jakżeście kłamali w wiadomościach? Rozszywaj tą wiadomość dalej. Rządu? Tylko w internecie było oburzenie, a wy kłamaliście i kłamać będziecie. Gdyby ludzie w internecie się nie wstrzygnęli, to byście dalej bezkarnie kłamali. Kłamcy, kłamcy, kłamcy. Nie będziecie wycinać wypowiedzi posłów. Nie będziecie wycinać. I nie będziecie nigdy mieli prawa do tego, żeby wycinać linki. Nie wolno, żeby linki były płatne. No przecież... To jest też korzyść dla tych, którzy wytwarzają dane produkty. Przecież jeżeli nawet ktoś zrobi jakiś materiał i my go udostępniamy na portalach społecznościowych, to przecież my przyciągamy też ludzi na te media wielkoformatowe, na te media mainstreamowe przecież, jeżeli one zrobią jakiś dobry materiał. Więc nie powinno być tak, że jest ograniczana pewna treść. Nie powinno być tak, że w Google filtruje się pewne treści, że małe portale nie mogą się przebić i że trzeba wyłożyć dużą kasę, żeby nasz portal, który porusza ważne sprawy, jakikolwiek, był rozpoznawalny i miał duży zasięg. Nie może tak być. Internet musi być wolny i musi być wolny przepływ informacji. I nie może być tak, że relacje z tak skandalicznych wydarzeń jak wczorajsze będą wyglądały tak jak w wiadomościach TVP. Precz z propagandą, wolny internet. No pamiętajcie się. Dziękuję. W internecie! Precz z propagandą! W internecie! Precz z propagandą! W internecie! Precz z propagandą! W internecie! A teraz powiedzmy www. Wolny, wolno, wolny, wolno, wolny, wolność w internecie! Wolny, wolność w internecie! Wolny, wolność w internecie! Wolny, wolność w internecie! Wolność, wolność w internecie! Wolność, wolność w internecie! Wolność, wolność w internecie! Wolność, wolność w internecie! Na tej demonstracji panuje wolność słowa. Jeżeli ktokolwiek chce zabrać głos, to tutaj zapraszam i zapraszam kolejnego chętnego. Kochani, jeszcze raz tu wyszedłem z tym wolnym Feniksem i chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Wołamy tutaj wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, wolność słowa nam zabiera. Ale popatrzcie, czy Moskwa dzisiaj nam zabiera wolność słowa? Nie. A dlaczego? Bo nie ma już Związku Radzieckiego. A kto nam dzisiaj zabiera wolność? Bruksela. A dlaczego? Bo jest Unia Europejska. Wyciągnijcie z tego wszyscy wnioski. Wolność zabiera nam Unia Europejska. I dopóki będziemy w Unii Europejskiej, dopóki będziemy walczyć z tym, że nam będą odbierać po kawałku naszą wolność. Ja wiem, że nie wszyscy się z tym zgadzają, ale pomyślcie o tym, czy warto się sprzedawać za judaszowe srebrniki po to, żeby potem walczyć o wolność. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, wolność słowa nam zabiera. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, wolność słowa nam zabiera. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, wolność słowa nam zabiera. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, wolność słowa nam zabiera.
To nie Bruksela zabiera nam wolność. Wolność zabierają nam skorumpowani politycy. Renata, nikogo nie wyzywa debili. Możesz tak. Przypominam, że polscy politycy wielokrotnie próbowali wprowadzić cenzurę internetu. W szczególności Donald Tusk próbował wprowadzić rejestr usług i stron zakazanych, teoretycznie przeciwko hazardowi. I wtedy udało się to zablokować. Natomiast jak już Platforma straciła władzę, ten sam pomysł wrócił za rządów PiS-u. I PiS prowadził z rejestr stron zakazanych, również w celu walki z hazardem, więc w tym momencie nie mamy całkowicie wolnego internetu. W tym momencie jesteśmy ograniczeni przez naszych własnych polityków i niestety, ale na niektóre strony nie wejdziemy. Tak więc nie należy szukać wrogów geograficznie, tylko należy szukać wrogów finansowo. Politycznie. Więc idźcie do wyborów i nie głosujcie na tych, którzy już wielokrotnie nas zdradzili, bo zrobią to jeszcze raz. Brawo. Dziękuję. Wolny internet! 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 Szybki internet! Wolne informacje! Szybki internet! Wolna informacja! 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 Nie chcemy filtrów! 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 Precz cenzurą! 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 Wolny internet! 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 Mamy kolejnego odważnego, który się zdecydował wejść na scenę, przedstawiciel młodego pokolenia. Wielkie brawa! Witam. Jestem tutaj przedstawicielem trochę młodszej grupy wiekowej, ponieważ pierwszego akta nawet nie pamiętam. Ale muszę przyznać, że internet wśród mojego pokolenia, wśród mojego rocznika, w mojej szkole odgrywa bardzo dużą rolę. Memy, YouTube, parodia, wszystko. A Unia Europejska, z tego co widzę, chce nam to zabrać. I będę stał i krzyczał, ile będzie trzeba, żebyśmy nie dopuścili do tego. Nie dla 11! Nie dla 13! 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 Dzień dobry wszystkim, tak mój system budżetowy. Właśnie chciałbym powiedzieć, że jako też osoba mająca 19 lat jestem kimś, kto dosyć dużo korzysta z internetu. Wszelkie informacje, które moje poglądy zostały wręcz ukształtowane na internecie, kanałach takich jak wideoprezentacje, czy na przykład w Realu 24 i tym podobnych, które są przedstawiane punkty widzenia inne niż w komercyjnej telewizji. I właśnie pamiętam czasy, kiedy jako jeszcze młodsza osoba i jeszcze głupsza oglądałem tylko i wyłącznie telewizję TVN. To były czasy, w których nie jestem dosyć dumny i to były czasy, w których bardzo mało wiedziałem, w których
Wybaczamy ci! Wybaczamy! 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 Bardzo dziękuję. Ale chciałem powiedzieć tak, że kiedy dostałem dostęp do internetu, zacząłem przeglądać treści, w pewnym momencie jakby uderzyła we mnie rzeczywistość. Jakby to powiedzieć, spotkałem się z ludźmi, którzy mówią kompletnie co innego niż to, co jest pokazywane w telewizji. Co obrazy wykazujące ludzie, którzy pokazują kłamstwo i to czasem tak niesamowicie bezczelne. I szczerze mówiąc, ta prawda bardzo bolała, to było prawie że nie do zniesienia. Ale minęło kilka lat i jestem tutaj, stoję przed państwem i chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to, że nie jestem zwykłą marionetką chodzącą na wybory i głosującą na tego, kto da więcej, tylko kimś, kto się przynajmniej stara interesować, kto będzie decydował o losach tego państwa i Europy i ogólnie, jest dzięki temu, że właśnie są ludzie w internecie, którzy po prostu dbają o to, żebyśmy po prostu wiedzieli, jaka jest prawda. Bo jak dla mnie tak naprawdę, żeby... Bo wiedzą państwo, jak to zapewne jest. Wojny, problemy, ludzie się zabijają, jakby to powiedzieć, kłamią, oszukują. Ale myślę, że to bardzo boli. Codziennie, kiedy na przykład nie wiem, oglądam różne wiadomości, z tego po prostu aż płakać mi się chce, ale myślę, że jeśli Unia Europejska ma zamiar nas odciąć od tego wszystkiego, sprzedać nam, nie wiem, jakiś narkotyk pod postacią pięknej wizji świata, w której wszyscy są szczęśliwi, to ja jednak wolę prawdę. Bo tak naprawdę pierwszym krokiem do zmienienia naszej przyszłości na lepszy to jest wiedzieć, że jest po prostu źle. Wielkie brawa dla kolegi za odwagę! I zapraszamy każdego innego chętnego do zabrania głosu tutaj, żeby się ustawił w kolejce. Jest tutaj Hyde Park, każdy może się odezwać. A teraz zgłosił się kolejny VIP, youtuber znany, jaokspyta.pl. Ja jestem już starszym człowiekiem, mam, jak tutaj patrzę na zgromadzonych, mam 6, prawie już 6 lat. Ale też z całą pewnością mogę stwierdzić, że moje poglądy, moje życie zostało zostało ukształtowane przez internet, takie portale jak chociażby RedTube czy na przykład HyperReal, że były dla mnie niezwykle istotne i na przykład nie mam pojęcia, jak inaczej dowiedziałbym się o na przykład ekstrakcji wodnej kodeiny, jak dowiedziałbym się o uzyskiwaniu metakatynonu z sudafedu, gdyby nie takie portale. W życiu w ogóle nie wiedziałem, że jest coś jak Gmail na przykład. Nie jestem, nie to, że jakby lubię dziwolągi, tylko że w ogóle jakby, wiecie, nie że ten, tylko że tak zobaczyć te czasami. I że po prostu świat byłby jakby dla mnie dwa razy mniejszy, gdyby nie internet. I nie chcę, żeby dla przyszłych pokoleń ten świat był mniejszy. Chcę, żeby był większy. Brawo, nie internet. Wolność. Witam się. Stankowiczy. Jeżeli Toms by był ocenzurowany, to pyszcie esencjonalnie, czym jest cenzura, powiem. W najprostszy, esencjonalny sposób. Wyobraźcie sobie, że nagle się okaże, że Joker to Toady i ma pęczą, owszem, pójdzie, ale cenzor z dziewiątego centu powie. Tylko bez zwierzaka. I może ciągle to grzecznie, babcio chmiel by się obraził. Szarlata, pan tak samo, co to jest, żeby policji na górę przeszkadzali nam publikować kolicy. Precz cenzurą w internecie, precz cenzurą w internecie, precz cenzurą w internecie, precz cenzurą w internecie. W internecie! A nie teraz wiem, zapraszamy mówię, piękną twarz naszego protestu, Miriam Szachet. Tak, jestem tutaj, żeby zgłosić
czuj sprzeciw przeciwko cenzurze internetu. Wiadomo, władza musi być przy ludziach. Jeżeli nie będzie przy ludziach, no to stracimy naszą wolność. I dlatego tutaj przyszłam, żeby nie było monopolu na informacje, na władzę. I chodzi o to, żebyśmy wszyscy mogli rzeczywiście wyrażać swoje poglądy, przekazywać sobie informacje w wolny sposób. Jeżeli będzie totalny monopol, tak jak jest obecnie na Facebooku, przepraszam, moje konto już było kilka razy blokowane, zasięgi są ograniczone od 500 000 do kilkunastu tysięcy na chwilę obecną na puszczony post. Więc toczy się walka i wolność słowa jest nam odbierana. Wolność słowa jest zapisana w Konstytucji. Jest to nasze prawo, które musimy chronić za wszystkie prawa, szczerze mówiąc, bo teraz mamy obecnie największą wojnę. Jeżeli my teraz tą wojnę przegramy o wolność w internecie, o wolność słowa, to w ogóle jest przegramy. Będzie cała informacja będzie zmonopolizowana, będą tylko jedne partie miały monopol na informacje. Ludzie, którzy będą mieli pieniądze, będą mieli monopol na nie. I nie będziemy mogli wtedy już wyrazić swojego sprzeciwu w żaden sposób. Więc dlatego tutaj jestem i zgłaszam swój sprzeciw. Dziękuję. Brawa! Z diabłem pakty, nie dla akty! 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 Z diabłem pakty! A teraz brawa dla kolejnej odważnej osoby i trzymajmy kciuki, żeby nie doszło do rozwodu. Chciałam powiedzieć, że dla mnie wolny internet to jest porównanie do tego, że każdy z nas, tak jak powiedziała moja piękna poprzedniczka, powiedziała, że możemy głosować. Dla mnie jest to głosowanie bezpośrednia demokracja, to jest szansa na bezpośrednią demokrację, bez względu na to, jaką kto ma pozycję, biedny czy bogaty, zdrowy czy chory, czy jakiekolwiek inne podziały. I wtedy, jeżeli by była ta wolny internet, bezpośrednia demokracja, tak jak jest w Szwajcarii, Roberto, czy tak jak jest, na przykład słyszałam, że jakiś tam Sejm obraduje właśnie na bazie właśnie nie siedzenia w jednym miejscu, tylko poprzez internet, poprzez komórkę, to by była dla nas, jeżeli byśmy mieli zablokowany internet, to ja w tym widzę niebezpieczeństwo, że my nie możemy być wolni, nie możemy głosować i jesteśmy dalej uwiązani do... żeby po prostu, żeby nam to umożliwić, nie wiem, czy nam ktoś to umożliwi. Jeżeli nie będziemy mieli możliwości takiej, to głosowania przez demokrację bezpośrednią z komórki, udziału w głosowaniach we własnej gminie, we własnym sejmiku, w sejmie, a właściwie to okazuje się, że ostateczną, najważniejszą rzeczą to jest prawo, bo według prawa jesteśmy na każdym kroku, jak to powiedzieć, zatrzymywani, sądzeni. Ostatecznie wszystko nas prowadzi do ustanawiania prawa. No i właściwie nawet podoba mi się taka, jest Fundacja Nawigatorzy Jutra. Oni, jesteśmy zmianą i Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i oni stworzyli takie jakby na 7 stronach gotowca dla każdego, kto by chciał startować w wyborach samorządowych we własnej gminie, bo my powinniśmy się interesować własnym majątkiem, tym, co się dzieje u nas. I po prostu też słyszałam o czymś takim, co mi się też spodobało, że taki radny czy ktoś powinien z nami podpisywać kontrakty i my powinniśmy z nim się rozliczać. I wtedy nikt nie podjąłby decyzji wbrew danej społeczności. No i to wszystko. Dziękuję. Dawajcie stąd. Wolność w internecie! Wolność w internecie! Wolność w internecie! Wolność w internecie! Siła internetu to siła demokracji. Siła internetu to siła demokracji.
siła internetu to siła demokracji. Siła internetu to siła demokracji. Siła internetu to siła demokracji. Siła internetu to siła demokracji. Siła internetu to siła demokracji. Dzień dobry. Ja, jak widzicie, jestem trochę młodsza. I chciałabym się wypowiedzieć w kwestii YouTube'a. Ja rozumiem, że niektórym to może wydawać się dziwne i takie trochę krępujące, ale dużo osób z nas zarabia na tym YouTubie i robi to z pasji. Lubi robić filmy, udostępniać je na żywo i po prostu kocha to, co robić. Na przykład udostępnianie jest po to, żeby podzielić się z przyjaciółmi informacjami, które nas zaintrygowały, czy jakoś tak. Ale osoby takie jak tutaj, ten parlament, chcą to zabrać. I ja właśnie przyszłam tutaj, żeby powiedzieć wam wszystkim, że nie pozwolę na to. Wiem, że wielu osób w moim wieku bardzo podoba się internet, memy itp. Dlatego jestem za tym, żeby wspierać dzisiejszych youtuberów. Tak. Wielkie brawo! To, co chcemy! Wolne memy! 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 Wielkie brawa dla kolejnego odważnego! Teraz zaraz wam, to witam. Unia Europejska przede wszystkim boi się jednej rzeczy. Krytyki. A wolna krytyka właśnie jest tylko w internecie. Dokładnie. Boi się prawdy. I dlatego wielki szacun dla wszystkich internetowych twórców, którzy pokazują, co robi Unia Europejska. Wielki szacun między innymi dla Brawlu 24, dla Dariusza Mateckiego, dla Karionera, dla Tora, dla wszystkich. Wielki szacun! Kontor internetowy! Uwaga, uwaga! Zapraszam kolejnego odważnego do kolejki. Wielkie brawa! Halo, halo? A ja mam tylko jedną rzecz do dodania, tak 3 plus 5 to jest 8, dziękuję. Tak, wiem, znany żart. A pomyślcie o tym, co będzie, jak zostanie opatentowany, tak? Jak inne żarty, inne mamy też zostaną opatentowane. Z czego będziemy się śmiać? Dziękuję. Wolność! Wolny, wolny, wolny internet, wolność, wolność w internecie, wolność, wolność w internecie, wolność, wolność w internecie, wolność, wolność w internecie. Kto jest hacza ten za akta, hop, hop, hop. Kto jest hacza ten za akta, hop, hop, hop. Kto jest hacza ten za akta, hop, hop, hop. Kto jest hacza ten za akta, hop, hop, hop. Kto jest hacza ten za akta, hop, hop, hop. Uwaga! Hop, hop, hop! Wielkie brawa dla kolejnego odważnego! Cześć, siemano i dzień dobry! Chciałem opowiedzieć o tym, co mnie boli w związku z tą ustawą. Ja szczerze mówiąc też do końca nie jestem pewien, co oni z tym zrobią, ale będzie to na pewno potężne, silne narzędzie, dzięki któremu z jednej strony będzie można blokować sztukę, jakby nie było, którą są też memy. Mi jako fotografowi to zawsze bardzo przeszkadza, kiedy wolność wypowiedzi artystycznej jest blokowana. A druga rzecz, mokrym snem każdego polityka jest to, żeby móc kontrolować nasze myśli i nasze umysły. I dzisiaj w internecie każdy może mówić, co chce. Jedni mówią mądre rzeczy, inni mówią głupoty, ale każdy mówić może. Kiedy nam to zabiorą, będzie tylko kilka dużych ośrodków, które mogą coś powiedzieć, a wtedy jest to już bardzo prosta droga do tego, żeby była tylko jedna, najprawdziwsza prawda wyznaczona przez tych, którzy mają głos, a inni będą musieli siedzieć cicho. Coś podobnego próbowano robić w PRL-u, ale wtedy było łatwiej, bo była tylko telewizja i prasa, a dzisiaj, no cóż, chcą zrobić to samo z internetami. Nie dajmy się! Kto jest kasze? Ten za akta! Hop, hop, hop! Kto jest kasze? Ten za akta! Hop, hop, hop! Kto jest kasze? Ten za akta! Hop, hop, hop! Kto jest kasze? Ten za akta! Hop, hop, hop! Kto jest kasze? Ten za akta! Hop, hop, hop! Kto jest kasze? Ten za akta! Hop, hop, hop!
skacze, ten za akta. Hop, hop, hop. I kolejne drażne, wielkie brawa. Witam was wszystkich. Nie jestem wam nikomu znany, ponieważ nie prowadzę dużego kanału. W tym momencie na Facebooku oglądają mnie trzy osoby. To są tylko moi znajomi. Chciałem im podziękować, że mnie w ogóle oglądają. I słuchajcie, jakby były zablokowane linkowania, to gość by właśnie miał problem z rozwinięciem się tego. A ja ci powiem tak, to się zmieni! To się zmieni! To się zmieni! Nie wiem, czy to się zmieni, ponieważ na samym początku protestu zacząłem streamować to na YouTubie. Też nie miałem więcej widzów niż teraz i został mój stream zdjęty z powodu praw autorskich tylko dlatego, że tutaj się zameldowałem. Czy tego wszyscy chcecie? Nie sądzę, nie sądzę i myślę, że wszyscy, którzy się tu zbieramy i mam nadzieję, że ludzie, którzy przechodzą tam, nie przechodzą też obojętnie. Myślę, że panowie i panie policjanci, którzy też tutaj zabezpieczają nasz protest, myślę, że oni w głębi serca, chociaż nie mogą tego pokazać wszystkim, że oni w głębi serca łączą się z nami. Mam nadzieję, że mimo, że nie mogą tego pokazać, będą z nami wszyscy oni. Kto nie skacze, ten za akta, hop, hop, hop. Kto nie skacze, ten za akta, hop, hop, hop. To jest kasze, ten za akta, hop, hop, hop! To jest kasze, ten za akta, hop, hop, hop! To jest kasze, ten za akta, hop, hop, hop! To jest kasze, ten za akta i wielkie brawa dla kolejnego drażnego! Dzień dobry, ja może ja krótko i może powiem coś mniej popularnego. Znaczy po pierwsze oczywiście musimy walczyć przeciw politykom o wolność internetu. Ale wolność to też jest odpowiedzialność i każdy z nas może dać coś od siebie, może ograniczyć mowę nienawiści w internecie. Naprawdę o to też warto. Nie ma czegoś takiego. Tak jest. Na tym polega wolność, że każdy może powiedzieć co myśli. I to nie jest też tak, że my popieramy ciemne zakątki internetu. Po prostu nie chcemy go regulować. Udostępiajcie proszę tą transmisję dalej. Precz z regulacją internetu! 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 Zapraszam kolejnego odważnego, wielkie brawa! Witam, ja bym po pierwsze chciał sprostować. Nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści. To jest zwykły lewacki bełkot służący do cenzury. Bo pod mowę nienawiści można wszystko dosłownie podpiąć. Powiedzieć, ej, ta trawa jest zielona, to jest mowa nienawiści. Nie zapraszajcie, żeby było was tutaj 100 osób. Kolejne narzędzie, które ma cenzurę. Transmisję. I ja się na takie coś dalej nie godzę. Poza tym, nawet jeśli oni by coś takiego przepchnęli, tę swoją aktę, a dokładnie Epika, potocznie to jest akta 2, no to jest jeszcze coś takiego jak blockchain. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał. Blockchain, no to jest coś takiego, polega na decentralizacji. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale generalnie w blockchainie to, co jest wpisane w tekście, w zależności od... To jeszcze różne są blockchainy. No, jakie mamy blockchain? Bitcoin na przykład jest blockchainem. Ethereum jest blockchainem. Jeśli mamy właśnie blockchain, to w formie pisemnej nie da się ocenzurować. Jak raz coś wpiszemy blockchain, to już tam zostaje na stałe i Unia tutaj łapy już nie może położyć. I nawet jeśli by już wprowadzili coś takiego, jest alternatywa, nawet i dla YouTube'a, co się nazywa D-Live, to jest właśnie na blockchainie robione. Mało tego, blockchain jest otwarty źródłowo, przez co każdy może sobie własny blockchain założyć, własną kryptowalutę taką i Unia Europejska tutaj wtedy nic nie zrobi. Taki D-Live, on nie funkcjonuje jakby w Europie, on ma swoją siedzibę, swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Na chwilę obecną Stany Zjednoczone jeszcze jakby, no jest tam jakby wolność słowa, jest coś takiego jak free speech, prawda? Jest też prawo cytatu, tak jak u nas w Polsce. I oni po prostu powiedzieli, ej, wolni mi z tym badziewiem, my tu mamy swoje prawa, wy jesteście tu Unia jakaś, możecie sobie w tyłek wsadzić te łapy z tą waszą cenzurą. I tyle w sumie chciałem powiedzieć. Jeszcze raz, kto podskoczy, ten za akta, o. To co chcemy, wolne memy! 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 To co chcemy,
Wolne memy! Proszę Państwa, jak ktoś chce zabrać głos, zapraszamy tutaj i wielkie brawa dla kolejnego odważnego. Serwus. Wolność słowa zapewnia nam internet. Wolność słowa jest przeciągiem każdej wolności. Wraz z utratą wolności słowa możemy utracić też kolejne i kolejne wolności. Nie możemy do tego dopuścić, nie możemy stać się niewolnikami. Musimy zaprzestać tego procederu atakowaniu na nasze nabyte wraz z narodzeniem wolności. Dziękuję za wypowiedź. Precz cenzurą w internecie! 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 Precz cenzurą! Cześć! Nie sądziłam, że będzie nas tu tak dużo i mam do was tylko jedną sprawę. Pewnie większość z nas do porannej kawy ogląda memy. Wolimy oglądać memy czy jakieś bzdury polityków. Dziękuję. To, co chcemy! Wolne memy! 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 Wielkie brawa dla kolejnego odważnego! Chciałem jeszcze powiedzieć tutaj, że jeżeli ta dyrektywa weszłaby w życie, to jesteśmy tutaj świadomi i my możemy udać się na tą emigrację, do tej strefy internetu, która na co dzień nie jest odwiedzana przez zwykłych użytkowników, do torów i tak dalej, gdzie tej cenzury zwyczajnie nie będzie. Tylko że naszych treści też zwyczajnie prawie nikt nie będzie oglądał. I to jest dla nas ważne, żeby nie udać się na tą emigrację. Bo wtedy co? Wtedy za 100 lat, jeżeli przywrócą wolny internet, ktoś odkopie nasze treści z tego naszej oazy, tej wolności, tej emigracji naszej i powie, a tak pisali, jak była ta cenzura. I ważne jest naprawdę, żeby nie dopuścić do tej cenzury. Bo jesteśmy wolnymi ludźmi i jak na emigracji ponad 100 lat temu pisał Cyprian Kamil Norwid, jeśli by dać skrzydła niewolnikom, to poszliby tymi skrzydłami zamiatać ulicę. Ja widzę tutaj ludzi, którzy umieją korzystać z tych skrzydeł i umieją latać na tej wolności. I chciałbym, żeby tak pozostało. I chciałbym, żebyśmy zwyciężyli, tak jak zwyciężyliśmy kilka lat temu, tak zwyciężmy z wami. Zwyciężymy! 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 Nas jest tutaj może 200 osób, może 300, ale nie tylko tutaj protestujemy dzisiaj. Dzisiaj są też protesty w Krakowie, w Katowicach, w Lublinie, w Poznaniu, w Łodzi, w Gdańsku, w Bielsko-Białej, w Rzeszowie, w Bydgoszczu i w Radomiu. Pozdrawiamy! 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 Jutro protesty będą we Wrocławiu, Nowym Sączu, Suwałkach i w Sosnowcu. Pozdrawiamy! 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 W niedzielę protesty będą w Szczecinie i Olsztynie. Pozdrawiamy! 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 Ale to nie wszystko. Protesty będą nie tylko w Polsce. Protesty są też w Szwecji, w trzech miastach, w Holandii, w Hadze, w Portugalii, w Lizbonie, w Czechach, w Pradze. Pozdrawiamy! 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 Chciałem się was zapytać, czy ta transmisja jest, czy Facebook zablokował? Protestów oraz napiszcie komentarz, jak to wygląda. Liczymy na was, na Niemców, na Francuzów, na wszystkich. Niech do nas dołączą, niech również walczą o wolny internet.
Wolny internet! 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 Organizator namawia wszystkich do podpisywania petycji, która jest z tyłu, więc warto o tym przypomnieć ci, którzy tu się pojawili. Na stałe przyklejone do szyby tego polskiego miejsca, kawałka Europarlamentu na suwerennej ziemi jest petycja i warto podejść ją podpisać. Słuchajcie, ja sobie przypomniałem a propos tego, co dzisiaj mówiłem, dlaczego jest tak, że chcą przejąć kontrolę nad naszymi duszami. Mówiliście o tym, że my wszyscy możemy tutaj zajmować się czytaniem memów, oglądaniem, streamowaniem. Są tutaj twórcy, którzy produkują materiały wideo. I ciekawe światło na sprawę rzucają badania firmy Ibris 2016 roku. Otóż zaufanie publiczne, mediów publicznych to jest 33%. Zaufanie takich małych ludzi, którzy wychodzą i sami pokazują, co się dzieje naprawdę. Nie manipulują przekazem. Po prostu włączają kamerę i pokazują, to jest ponad 50%. I to jest powód, dla którego chcą zablokować przekaz. Dzielenie się linkami. Oni chcą uniemożliwić pokazywanie, jaka jest prawda. Skąd byście wiedzieli, że warto wyjechać do pracy do Anglii, bo tam się płaci zerowe praktycznie przy podstawowych zarobkach podatki. Jak przerywa transmisję, to jest to wina Facebooka. Dzieci, które tam wyjechały ze swoimi rodzicami, Facebook boi się prawdy. Nie wiedzą, co to jest rodzina. Oni nie wiedzą, co to jest dziadek i babcia, bo ich nie widzą. Został im internet i w internecie szukają informacji. Chcą nam zamknąć usta i na to się nie możemy godzić. Wolność! Wolność! W internecie! Wolność! Wolność! W internecie! Wolność! Wolność! W internecie! Wolność! Wolność! W internecie! Wolność! Wolność w internecie! I brawa dla kolejnego odważnego! To, co Unia Europejska chce wprowadzić, nie uderzy tak naprawdę wcale w ludzi, którzy łamią prawa autorskie, którzy okradają twórców. To uderzy w nas wszystkich, w ludzi, którzy chcą mieć dostęp do informacji, w ludzi, którzy chcą móc tworzyć utwory pochodne. To uderzy w artystów, to uderzy w dziennikarzy, to uderzy w ludzi, którzy dzielą się swoją wiedzą. Nie można cenzurować internetu, nie jest to możliwe. Są mechanizmy obejścia tego, wszyscy o tym wiemy. Ale to, co tutaj ma się stać, będzie profitowało dużym korporacjom, a spowoduje, że ludzie będą na tym tracili. Zmniejszy się dostęp do informacji, dlatego nie możemy na to pozwolić. O 20 kończę transmisję, idę na plac Krasiński. Podwolne sądy. Ręce precz od internetu! 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 Ręce precz! Brawa dla kolejnej odważnej osoby! Witam. Ja chciałam powiedzieć, że e-sport na pewno jest pasją wielu z nas i tak jak inni kibicują piłkarzom, oglądają mecz, tak my oglądamy sobie LCS na przykład z LoL'a i kibicujemy naszym drużynom. Kiedyś to może już nie być możliwe i nie będziemy mogli uczyć się od najlepszych grać w gry i oglądać innych youtuberów jak grają, co jest pasją większości z nas. Brawo! Wielkie brawa! Zapraszamy wszystkich, co chcą zadać głos, ostatnia szansa, żeby to podejść, a tymczasem głos oddaję Linusowi. Szybki internet! Wolne informacje! 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 Nie dla akta! 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 Prez cenzurę! 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 Wolny internet! Wolny internet!
Wolny internet! Wolny internet! Wolny internet! Wolny internet! Wolny internet! Wolny internet! Szybki internet! Wolne informacje! Szybki internet! Wolne informacje! Szybki internet! Wolne informacje! Szybki internet! Wolna informacja! Szybki internet! Niestety YouTube się wszystkiego boi, więc niestety blokują. Szybki internet! Wolna informacja! Przed filtrami! Przed filtrami! Przed filtrami! Przed filtrami! Koleś, który stał przede mną, została mu zablokowana transmisja na YouTube. Słuchajcie, żeby nie było, że jesteśmy tacy sztywni, skoro jest przed filtrami, to jeszcze zróbmy między innymi miłośników Starbucksa. Kawa z pusami! Kawa z pusami! Kawa z pusami! Kawa z pusami! Przed filtrami! 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 Kawa z pusami! Wolne memy! Tego chcemy! 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 I szybki internet, a nie wolny, kochani, ale wolny od cenzury oczywiście. Chciałbym wam powiedzieć ciekawostkę, która ma mało wspólnego, wydawałoby się, z internetem. Powiem wam o sytuacji na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Otóż tam bardzo na siłę zaczęła przybierać partia komunistyczna i oni mieli wiele postulatów, które chcieli wprowadzić. Oczywiście zgłosiła, że wtedy się z tego wyśmiewano. Jakieś było zdziwienie wielu rodaczy, bo się zameldowałem na telewizji. Niedługo potem, kilkadziesiąt lat później, sprawdzili, że wszystkie ich postulaty zostały już wprowadzone. Dokładnie to samo jest z akta. Próbowali zrobić akta jedynkę i to nie przeszło. Wyszliśmy na ulicę, protestowaliśmy. Teraz robią to na drobne, małe elementy. Będą to wprowadzali po kawałku. Pierwszym takim kawałkiem jest RODO. RODO tak naprawdę nie ma chronić was, bo oni o was wszystko wiedzą, co chcą wiedzieć. RODO jest po to, żeby jeżeli znajdzie się firma, która w pewien sposób zagreguje te dane, będzie chciała do was dotrzeć, można było ją w dowolny sposób uwalić. Żeby można było w dowolny sposób dobrać się do tych danych, finansowo zniszczyć tych ludzi i nie pozwolić, żeby docierali z wolnymi informacjami. Teraz mamy kolejny etap. Wprowadzenie akta 2. Jeżeli to nie przejdzie, będą się rozbijali na jeszcze drobniejsze czynniki i będą nam zabierali tą wolność po kawałku. Dlatego nie pozwólmy na to, żeby przejęli na zdanie rząd. Jakby to powiedzieć? Dobra, słuchajcie. Dzisiaj jeszcze na live, jak będę obrabiać zdjęcia z dzisiaj. Słuchajcie, ja już kończę tę funkcję, ponieważ będę zaraz o 20, czy 21 się powieszę na Plac Krasiński, więc będę robił transmisję, a ta transmisja prawdopodobnie będzie zablokowana przez Facebooka lub zostanie usunięta. Także musicie się z tym spodziewać. Trzymajcie się, na razie.